Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy. Z tej strony Nina, na ekranie demo gry Unholy. Jest to gra, która niebawem wyjdzie lub wyszła, w zależności od tego, kiedy wstawię ten filmik. I ogramy sobie demo, które jak na razie jest dostępne. Ale tu nie było żadnej innej gry, więc nic tu nie zostanie utracone. Jeszcze w to nie grałam. Rozważam, czy nie zrobić z tej gry serii, w sensie nie kupić jej po rozdział pierwszy, normalny świt. Powiedziała, że jest pewien sposób na odzyskanie... Witamy w Unholy. Gra jest wciąż rozwijana i dopracowywana, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, dlatego ta wersja demonstracyjna nie przedstawia jej ostatecznego stanu. Aby uniknąć zepsucia fabuły, będziesz rozgrywać różne niepowiązane ze sobą bezpośrednio wydarzenia, które mają miejsce niedługo po rozpoczęciu historii. Nie rozpaczaj, ponieważ zapewnimy kontekst za pomocą plansz tekstowych. O, dużo czytania. Nina lubi. Rozważam, czy nie zrobić z tej gry, nie kupić tej gry, nie zrobić z niej serii piątkowej, tak? W damskie piątki grają panie. Nazywa się Dorota Linde, matka, która niedawno przeżyła tragiczną stratę dziecka. W najmroczniejszym momencie przyszła do ciebie nieznajoma, oferując nadzieję, coś, co uważałaś za niemożliwe, ale żąda, abyś skonfrontowała się ze swoją przeszłością, pomimo że ty pragniesz o niej zapomnieć. Wróciłaś do mieszkania swojej rodziny, gdzie mieszkałaś z ojcem i wychowałaś syna Gabriela. Tutaj musisz znaleźć drogę przejścia do nowej krainy, świata Unholy. Czy to będzie taki świat... jeden miesiąc później. Czy to będzie taki świat typu... jak... Ale bardzo dobra animacja. Już? Okej, czegoś jeszcze muszę poprawić. Someone from the spring put up Gabriel's obituaries? How dare they? Ojejku, jakie jest spadki klatek. Dobra, kto dzieci wywiesił? Poczekaj, zobaczymy jak to wygląda. Ojejku, straszne ścinki, ale nie spadają klatki, tylko ścinki są. Nie spadają klatki, dalej 60. Sprawdź swoją ostatnią myśl kontrolem. Zanim z tym pójdę, muszę zdjąć tę kłamliwe nekrologii. W sensie tutaj? Gdzie nekrologii? Zazwyczaj się wiesza to. Gabriel Linde. Lat 8. Okej, z pewnymi sercami informujemy, że nasz mały aniołek opuścił nas. Tragiczny wypadek. Tragiczny wypadek? How dare they even mention you after what they did? A co zrobili? Czy chcę zobaczyć te dzieciaki, jak się bawią. Naprawdę fajnie to wygląda. Mogę tu wejść? Why did the chicken cross the playground? To get to the other side. Matki patrzą. A twój syn nie żyje? Michael Woźniak zaginął. Tutaj też chyba kotek zaginął. Muszę jakieś dziecko napisało chyba. Ojejku. The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. No to źródło to chyba tutaj jest coś. Masz nóżki? Masz nóżki! O, dobra, jest progres. Co to? Muszę się udać do mieszkania mojego ojca. A to? And to think that not so long ago, I believed every word they said. Dobra, wiecie co, jest bardzo ładnie tutaj, naprawdę tak fajnie to wygląda, tylko trochę ściąga mi kamerę i to psuje, jaki fajny kiosk ruchu. Naprawdę te gry już robią tak realistycznie, że to jest takie trochę straszne się robi. Jaki dźwięk słyszę? My boy, he's got his first solid teeth this week. Wait. That's her. Mother of that teaches us not to condemn sinners. Still, if it be my son, I pity her. Hope she renounces her ways so they can meet again in the eternal city. Aha. Już rozumiem, w jakiejś sekcie jesteśmy cały czas. Nie, ona sobie poszła. Co mogłam sobie przykucnąć i ich posłuchiwać, nie? Chyba. Tutaj mamy śmietnik. Pewnie żyjemy w takim... Tam w ogóle pewnie jest jakieś, nie wiem, miasto współczesne, a my żyjemy dalej w latach 70. tutaj, nie? I thought that when I moved to the spring, they would change my address. Guess not. Zawiadomienie z prokuratury. No okej, czytaj. W sprawie Dorota Linde, problem numer... Zawiadomienie. Sekretariat informuje, że na wniosek publiczny prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie miejsca pobytu świadka w okresie ostatnich 2 tygodni przed wizytą w szpitalu. Ponadto do czasu rozstrzygnięcia przesłuchania przez prokuraturę świadek Dorota Linde nie może opuszczać miasta na okres dłuższy niż 12 godzin. Doręczenie zawiadomienia prokuratorskiego... Oj, przepraszam. Doręczenie zawiadomienia prokuratorskiego na adres zamieszkania jest rozumiane przez prawo jako doręczenie go osobie, której ono dotyczy. Nie tak jak w Stanach, że musisz dostać w rękę, żeby ci tam coś potwierdzili, nie? Jak zamknąć? A tym? A to drugie? Dotyczy pacjentki Dorota Linde. W rejestrze szpitala pierwotnie figuruje jako osoba o niezidentyfikowanej tożsamości. Później ustalono, że jest to Dorota Linde. Zgłoszenie, zaginięcie i odpowiednia dokumentacja zostały usunięte z archiwum lub połączone z istniejącą dokumentacją osobową pacjenta. Szpitalna dokumentacja dotycząca stanu zdrowia pacjentki, taka jak dokumentacja przyjęcia, zdjęcie rentgenowskie czaszki, ramion i tułowia, dawki leków przyjmowanych z powodu urazu głowy oraz na zmniejszenie ciśnienia krwi, wyniki badań krwi i morfologii krwi, skierowanie od psychiatry zostały połączone. A mogę to zabrać? No czemu tego nie wzięłaś? To twoje rzeczy chyba. Dobra. Tutaj, tak? Czy gdzieś tutaj? Tu jest coś? Czekaj, czekaj. Ja mogę tu zapukać? Gdzieś coś wejść? To jest horror, prawda? To nie fajnie. O. Aha. Proszę pana... Pan maluje i pali papierocha jednocześnie. Tak, to tak. Gdzieś się robi malowanej klatce. Przecież to będzie śmierdzieć. Ojeju. Wróciłam na studia. Pewnie nie będzie, jak otworzę, prawda? Myślałam, że jej nie będzie. Jezu, jaka jesteś straszna. Pani nie wysiada? Pani jeździ w górę i w dół, tak dla rozrywki, rozumiem. O. Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father believed in the blessed teachings more than you know. Belongings, yours and Gabriel's, are the key here. Find your father's journal. And then what? Accept that death can take different forms. To nam powiedziała. Shouldn't come back here. Kid's gone. Father's gone. There's nothing left for you here. That's my business, thank you. Gościnny bardzo. Ja się dowiem, gdzie ja mieszkam. Tu? Gdzie pijemy dużo? Nie? To nie wygląda na kanki od mleka. Zapasowy klucz do mieszkania powinien gdzieś tu być. Nie ma tu? W doniczce? Standard. By ci opędzlowali chatę w pierwszym tygodniu. Wodę 40 psiknij. Gabriel's room. I can't. Maybe later. Dobra. Naprawdę. Jak u mojej cioci. Spodziewam się, że tam coś zobaczy. Jeśli tego obejrzę, na coś będzie widzieć. He was a weird man. But I guess he loved his grandson in his own way. Ulubiony pędzel taty, jeden z tych zrobionych z włosów Gabriela. Nie pozwalał nikomu innemu ich ścinać. Zawsze powtarzał, że pędzel z duszą jest ważniejszy od farby. Właśnie zastanawiałam się kiedyś, czy z własnych włosów nie zrobić sobie pędzla do malowania. Ale nie wiem, czy to by zdał egzamin. Czy ludzkie włosy się w ogóle nadają do takiego celu? Okej. Rodzinne wakacje. To zdjęcie zostało zrobione na długo przed narodzinami Gabriela. Tata zabrał mamę i mnie na wakacje nad morze. Szczęśliwe chwile. Bardzo brakuje mi mamy. Gdyby żyła, wszystko wyglądałoby inaczej. Ale poczekaj, bo to dziwna jest relacja tu w tym momencie. Kto tu jest na tym zdjęciu? To jest mama, to po lewej, nie no... Czy tata idzie z mamą, a ty obok, czy to jest odwrotnie? A tak daleko idziecie od siebie. Ostatnio zawsze chował cenne przedmioty w barku. Zaraz. No. A, teraz tu. I? Coś muszę nacisnąć? Tu. No, jak muszę przesunąć myszkę. Mogę sobie zmienić album. To jest co? Rzadki jazzowy album kupiony przez ojca. W dzieciństwie mi się nie podobał, ale z wiekiem polubiłam łagodny, uspokajający dźwięk saksofonu. Pomaga mi zasnąć podczas gorszych dni. To pierwszy album, który kupiłam jako dziecko. Coś w okładce i podwójnych literach mnie przyciągało. Zabawne, że nigdy go w całości nie przesłuchałam. Coś w jego ostatnich utworach przeraża mnie do dziś. Dawaj. Mogę zabrać? Dobra. Tutaj... Tutaj nie mogę wyjść. A niesamowicie jest zrobiona ta grafika. Trochę aż nieswojo się czuję. Oj. Ej, poczekaj, ja tutaj chcę poklerać trochę. Tu mogę tak, a tu obok coś przesunąć? Tu? No, nie wiem, nie widzę. Dobra, wyłącz na razie. Potem może to się okaże jakąś zagadką. Aha, to mi na nie... O, teraz mi na nie... Nie, chciałam wyłączyć. A nie mogę, że włączyłam, to umarł w butach. No, szkoda, szkoda. Barku powiadasz. Barek. No to jest barek. Okej. Okay. Tu mamy rzeczy też. Jakieś informacje? Nie. No. To stare zdjęcie mojej mamy z czasów młodości. Ledwo ją taką pamiętam. Interakcja. No F. No F tu. A, może. Wybiegły wtorek w głównej części źródła wieczności. Wybuchł pożar. W trakcie trwającej akcji ratunkowej z ruin wydobyto liczne śmiertelne ofiary. Nasze miasto przeżyło wielką tragedię, a jego najbardziej znany symbol został pochłonięty przez płomienne piekło trwające całą noc. W chwili obecnej przyczyna pożaru jest nieznana. Brak wieści o losie proroka. Wiele wiernych zbiera się teraz w okolicy kompleksu, by pomóc w akcji ratunkowej. Ocaleni zostają przeniesieni do pobliskiego szpitala Świętego Łukasza. Zapalniczka ojca. Nienawidziłam tej zapalniczki, jej ciągłe stukanie, smród benzyny i wieczny obecny swąd papierosów. Czasami z jego warsztatu dobiegało tylko jej stukanie, przynajmniej wtedy mieliśmy odrobinę spokoju. Aha, czy było nie halo z ojcem? No poczekaj, ja to jeżeli nie w barku, to gdzie? Może w warsztacie? To wyłączę to. Przecież w sumie i tak mi już YouTube pewnie to zbanuje z racji tego, że muzyka pewnie należy, prawa autorskie, znaczy zbanuję, nie zbanuję, tylko monetyzację mi wyłączy, której nie posiadam, ale i tak mi wyłączy. Na wypadek, gdybym kiedyś posiadła. Dobra, co to jest to? Wrocław! Ja wiedziałam, że znajomo to wygląda wszystko, to otoczenie. Jak ciężko się myszką, ja już mam maksymalnie czułość myszki zrobioną i cały czas jest nie halo. Dobra, obejrzeliśmy komentarza. Nie, chyba czy coś nie kliknęłam. Nie ma, dobra. Dobra, to zamknij może drzwi, bo to tak rozdziawiłaś wszystko, to tak nie uchodzi. Dobra, nie da rady. Tutaj? Szafa. Może w szafie coś... Wygląda jakby to było coś za tą szafą. Tak w sensie za tą ścianą. Tu jest jakieś burczenie, normalnie wróciłam na stację. Myślałam, że to u mnie, po prostu sąsiad się wprowadził, no to jest właściciel nowy, ale stary sąsiad, że tak powiem, no nieważne. I robi remont, bo wynajmował, zrobili tam kipisz i on robi, odremontowuje, żeby sprzedać mieszkanie. To nade mną, w sensie te pokoje. Zawsze miał gdzieś w domu zapasowy klucz do swojego warsztatu. Wszystko przejrzałam, to mieszkanie jest niezbyt wielkie. Może to gdzieś w ubraniu. Się daje, że tutaj coś mi się podświetliło. To jest takie, że otwiera się jedna i druga? Czy tylko jedna? A, tu jeszcze nie byliśmy w kuchni. No tak, kuchnia taka zacna. Aha. No i będziemy się teraz gibać. Nie pij więcej. O, jak jej to zasymiluje, to ona nie wstanie. Świetnie. To był głupi pomysł. No i co? O, szkoda. Nie było jakiejś takiej interakcji. To było chlebuś. Nie było takiej interakcji, że się zachwiała albo coś. Może zaraz się zacznie chwiać, jak jej wejdzie. Wejdą procenty. Tutaj myślałam, że tu leży jakiś klucz, a to co to jest? A, to jest haczyk od tego, sorki. Nie na ślepok, to wszyscy wiedzą. O. Tu na dole coś? Nic? Jakiś komentarz na temat tego rysunku? Nic? Czemu jest w drugą stronę? No dobra, w takim razie... Ja to tak skrupulatnie oglądam, bo ja podziwiam grafikę. Już się tak by ustabilizował też, nie ma klatki, nie wiem czy klatki były dobre, tylko źle było... O, taki bożek. Było tak, że ściągało mi, nie? Na krawędziach. Teraz jest dobrze. No i teraz jest co? Gdzie jest warsztat w tym domu? A, no może tu jednak? Aha. I serce pękło. Przeprowadzenie rytuału było moją ostatnią nadzieją. Mhm. Oj, nie wiem, czy gra nie umarła? Wszystko jest możliwe. Się pochlastam. Rozdział drugi. Pomiędzy. Nie ma już odwrotu. Po znalezieniu dziennika ojca byłaś w stanie wykonać tajemny rytuał, który otworzył przejście do wiecznego miasta. Twoim jedynym wyborem jest wejście do tego mrocznego, pokręconego i nieznanego świata, aby znaleźć wszelkie wskazówki dotyczące miejsca pobytu Gabriela. Czy ten świat będzie taki sam pofyrtany jak z tym wszystkim... Tam z tym seksem, jak ta gra się nazywała? Taka sama będzie pofyrtana? Ci sami twórcy robili, bo nie wiem. Moja głowa, ta cholerna muzyka, nie mogę trzeźwo myśleć, to jest włączona. What is this music? Wiesz co jest? O, znowu ściąga klatki. Coś tu jest nie halo. Naprawdę ten komputer nie jest jakiś... Ale nie grzeje. Dobra, nie możesz myśleć, to wyłączymy najpierw. No, zdarza się. Okej, przepraszam. Tam jest, trzeba wyłączyć, ale zaraz poszukamy klamki. Dobre. Zimno, to zamykaj. Ale... Pałac Kultury, kurde. Dobra. Oj. Aha. Dobra, coś mnie wystraszy. Się skicham zaraz. Aha. Jak ty tu byłam w ogóle wcześniej? Dobra, jest klamka. Dobra. Zaczynam się hachać. Dobra, było miło, fajnie, kolorowo i przejrzyście. Teraz jest creepy i tam się coś stało. Teraz coś mnie... Straszy mnie na amen. Uwaga. Tylko nie ja przesunę... Dobra! Dobra, nie chcę się Nie chcę się obracać. Aż kurde. Coś wyssało dzieciaka. Już kolory przestałaś widzieć. To jest niepokojące. Bo przy tej porze to nie jest dobrego. To może się schowajmy. Ja bym, wiesz co, ja bym poszła tu. Zapaliła tu światło. Schowała się. Tu. Ktoś wypatroszył misia. Help me, pomóż mi. No kurde, wiem. Dobra, otworzymy chyba, tak? Nas zabiją. Ładna gra jest, naprawdę. Tylko że ja mam nerwy na takie gry? Dobra, chodźmy. Mam otworzyć, przepraszam? Dobra, no to już. Ale ci tak nie dobijaj, bo... Aha. No to już poszedł sobie. To nara. Już szedł. Dobra, chyba muszę wyjść stąd? No, nie wiem, może faktycznie muszę wyjść. Dobra, chodźmy. Wiesz co, jesteśmy... Okej, co się stało? Nie mogę się obrócić. Przepraszam? Dobra, chwila. Coś się zrobiło z grą. Nie mogłam się obrócić. Gabriel? Stop! Dobra, źle. Może po schodach? Tu nie ma jak. Ale jest bardzo, bardzo mega klimatycznie. Dobra, jest klimat, jest ciekawie, jest fajnie. Dobra, nie ma problemu. A już wiem, co źle zrobiłam. Jak naciskam prawy przycisk myszy, to mi blokuje. Pewnie gdzieś był jumpscare, tylko Nina przegapiła jak zwykle. Czy jedziemy inną... O, zapis gry będzie boleć. Idziemy inną trasą, żeby... To na dół. Okej. Fajna proca. What monsters will you protect me from now? Nie mam pojęcia, się boję obracać w ogóle. Nie macie tam, to nie jesteś ty. Zdefiniuj. Co to jest? Światełko? Co mi światło daje? Mogę iść... A, dobra. Dobra, podoba mi się ta gra. Podoba mi się, ale ja jej nie kupię. Nie ma takich opcji. Będę się uczyła... Już się zamknęło już po tobie. Świetne miejsce. Co to jest? Latareczka! No kurde, na pewno, wszyscy. Impreza jest. Ale, że tak powiem, gama barw tutaj jest dla mnie makabryczna, jeżeli chodzi o męczenie oczu. Jest tak, no mówię, jest tak jasno i ciemno jednocześnie. Wiem, to jest głupie, nie może tak być jednocześnie, nie może tak być. Jezu, co mnie tutaj zje? Coś jest, aha, coś się wydarzyło i cięcie zrobili, dobra. Ta maska to twoja siła, oby miał rację. A czyli też maski i będę jakieś bóstwa z rogami. Jak nie rogi, to macki, jak nie macki, to rogi. Czekam na jakąś łuskę, albo pióra, albo nie wiem. Rozdział 3. Unholy. Jest uwięziony w wiecznym mieście. Jeśli to prawda, odzyskam go. Prowadzona przez nieznajomą dotarłaś do wiecznego miasta. Groteskowe społeczeństwo, w którym wszyscy chowają się za maskami. No, jak w tym, tak? We happy few. Gdzieś tutaj jest uwięziony Gabriel. Musisz go odnaleźć, zanim będzie za późno. Porzucona przez Gabriela proca okaże się czymś więcej niż tylko wspomnieniem, gdy będziesz musiała stawić czoła przeciwnikom lub pokonać przeszkody. Zyskałaś też nową zdolność. Twoja maska pokazuje teraz obiekty, do których możesz strzelać lub wchodzić z nimi w interakcję. Wciśnij V, aby użyć mocy maski sługi. Boże, oczywiście rozjaśnienie przy maksymalnej ciemności. Ja tu kiedyś napiszę do twórców gier, że takich rzeczy się nie robi. Wróć się, bo wiesz, to rośnie. Może być niezręcznie. Ha. Fajnie! Ostatnia myśl. Nie mogą wierzyć, że tu jestem. Gdzie zabrali Gabriela? Ja też nie mogłam wierzyć, że tu jestem i wygląda trochę jak ksenomorf. Dobra, to jest co? Broń? Nie, latarka. Ale światełko daje normalnie. Czekaj, tu wejdziemy. Pewnie, że tu wejdziemy. Mogę wejść wszędzie. Tak sobie czatuję. Bo nie... Okej, tu coś jest. Wszyscy nosi... Już mogę? To napowiedziałabym, co miałam przeczytać, przepraszam. Ojej, nie, wróć. Naszyjnik wykonany z odpadów metalu, jego surowy kształt i konstrukcja miały nam przypominać o naszym miejscu w kulcie. Prorok zwykł mawiać, że wszyscy neofici są jak połamane kawałki metalu, porzuceni, czekający na ponowne wykucie w ogniu swojej wiary. Głębokie słowa. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawały mi się takie przenikliwe i mądre. Dzisiaj, kiedy moje dziecko zostało mi odebrane, uważam je za puste. Dzwonią mi w głowie jak tani, mosiężny dzwonek w pustym, ciemnym pokoju. Nieistotne. O. Nadawca placówka 42. Odbiorca ekscelencja prorok. Miejsce dostawy katedra. Rodzaj towaru transport dzieci. Ilość 6. O kurde, będzie grubo. Dodatkowe uwagi. Pomimo naszych najszczerszych starań poszukiwania zdrowych osobników stają się z każdym dniem coraz trudniejsze, ponieważ zaraza wciąż odcina kolejne dzielnice miasta, nie wspominając o napotykanych przez nas trudnościach transportowych. Nasza wiara w naszego czcigodnego proroka pozostaje jednak silna. Wykonamy jego rozkazy. Wykonamy jego rozkazy. Zabijemy się dla niego. Jedna opcja, iść tunelem i znaleźć drogę na powierzchnię. Zaraz, Ziutka. Ja chcę zobaczyć ten świat, obejrzeć go wnikliwie w tym demie. W końcu to testujemy. Otwierać! Matka z procą przyszła. Będzie? Lanie. W sumie nie wiem, jak ja mam używać tej procy, bo jest zapis gry i mam prawie przycisk myszy, naciskam, ale nic się nie dzieje. Na razie. A zarąbiście to wygląda. O kurde, mega jest. No cóż. Oj. Chyba mogę użyć tego niebieskiego kryształu w swojej procy. No kurczę, nie zdążyłam. Poczekaj, chyba mogę użyć tego niebieskiego kryształu i swojej procy, aby wyłączyć ten zamek. Poczekaj. This crystal, it resonates with strong emotions. Szok znaleziono? Surprise? Ale co to robi? Naładuj procę. Zaktywuj urządzenia elektryczne za pomocą wstrząsu. A to samo tu jest? To naboje takie jakby zbieram, tak? W co mam trafić? W tamto? To, tak? Ale ja mogę naładować jeszcze raz, w sensie zabrać drugi ładunek. Nie mam pojęcia, co robię. Jesteś pewna, że ty nie... Spinaj się? Ale po czym? Po czym spinaj się było? A tutaj? A to, że tutaj nie wolno? Znaczy w sensie nic to nie da, bo tu jest... Okej, kumam. Ojej, to było dziwne. Tam coś jest i tutaj chyba wielkie nic. To jednak tam. Chyba. Dobra, w sumie to przyznam szczerze, że jakby gra nie ciągnie mnie, jeżeli będzie dużo walki, to Nina nie lubi dużo walki. A słyszysz przeciwników jakichś, bo takich dźwięków nie wydaje normalny człowiek. Dobra, co teraz? Mam... A, V. Maska V coś miała mi robić. Jakoś nie widzę, nic się nie dzieje. No może faktycznie tam gdzieś mam iść? Albo górą tu? Tam nie da się? To nie, dobra. Tu? Też nie? A może tu gdzieś? Tu nie mogę wskoczyć. Tu? To wygląda jakby było takie coś, że można się złapać. No pewnie! Ale wymyślili, no kurczę, jak w Tiffie, że można się... Ja będę wszystko porównywać. Ja jestem, no, okropnym graczem. No, trudno. Życie. A co to? Aha, jeszcze to chwyć. Już widzę, że jest pewna wada w tej grze. Właśnie to... Co to robi to? Co to robi to? Dobra, chyba nie mogę tego wziąć, bo może już mam ładowane. Może to o to chodzi. Ale nie napiszą ci, że masz pełne. Po co ja tu wlazłszy? Skoro ja tu nie mogę wyjść? Dobra. Coś jest? Też nie mogę, nie? Ale po co mi to właściwie? Dobra, to... Poczekaj. O, światełko? Światełko jakoś nie Co na mnie sypie coś? Ona się nerwuje. No to chyba muszę jakoś uruchomić. Jest czerwone, trzeba zrobić tak, żeby było zielone. Tak mam to uskutecznić, coś mam pocelować, okej, widzę. No nie przeszkadzaj mi, nie zasłaniaj. O, mam 3 takie właśnie. Okej, zagadka, dobra, poczekaj, sobie naładuję, jakby co, bo możliwe, że ja tu już nie wrócę. Prawdopodobnie dlatego, że nie będę mogła, tylko dlatego, że drogi nie znajdę. No. Dobra. Tu mam. Jeżeli tu będzie dużo strzelania, to jakoś chyba Nina jednak nie kupi tej gry. Dobra, przepraszam, znów musiałam troszkę się zająć kotami. Pewne rzeczy zobowiązują. Czy ja tam doskoczę, jak się rozpędzę? Mhm. Aha, mogę... Aha, czyli tu będzie taki mały szkopuł pod tytułem, że trzeba jednak w odpowiednich miejscach stawać. No dobra, grafika piękna, ale kurczę, technika stara. Tu jest, zapomniałam, gram w Tifa i zapominam, że to oznacza mi, że gdzieś tam mogę wejść. O. Istnieje kombinacja, która otworzy bramę, ale jaka? Ktoś musi... Słucham? No musiał jej używać, ale wiesz co? Ładne to. Wygląda jak żywe prawie. Znaczy ładne w obrzydliwości. Nie, no to jest ewidentnie. To jest gra tych... Lust for Darkness i tych innych, no to jest dokładnie te same jakby, nie? Bardzo podobne. Poczekaj, co ja mogę tu zrobić? Praktycznie wszystko mogę użyć? Aha. A, obrażenie w... Aby się uleczyć, pozostań w ukryciu, aby... Mniejszych liter się nie dało, naprawdę się nie dało chyba. Ja bym tam przeszła jakoś, może tam się coś dzieje. Dobra, zobaczymy. No, ziutka. Tu. Hop. Dobra. Może tutaj coś znajdziemy, ale schyl się. Co, niewidzialna ściana? To ja tu poszłam, żeby niewidzialną ścianę pocałować? No to już mi się nie podoba. To już jest skandal po prostu. I teraz co? Ja tu spadnę na dół prawdopodobnie, bo tu nie będzie jak zejść. Okej, to jestem obrażona w tym momencie. Tak? Tak. Tu nie mogę? O, tu jest, proszę bardzo. Podpowiedź. Nie, no pokaż jeszcze raz. Aha, jeden... Okej, pierwszy... No, prost banan, jeden, dwa, okej. Spoko. Ale to z tym znaczeniem białymi tymi to wzięli z Tifa, tylko czego kurczę nie chcesz tam wskoczyć teraz? A, muszę pocelować dokładnie, o to już jest słabe. Bo muszę na znaczniku mieć, nie wystarczy stać pod, no to już aż... No to Tif sprzed 10 lat takich wymagań nie miał, że muszę dokładnie... Momentami muszę dokładnie stanąć tam, szczególnie przy linie, ale wiadomo, to jest precyzyjny uchwyt, ale tam na przykład jest oznaczone, że jest i gra jakby dociąga. Te dwie mają być tu i ostatnia tu. Coś mi mówi, że to chyba wybuchnie zaraz, albo coś się innego wydarzy. Okej. Wspaniale, brama jest zepsuta, drzwi serwisowe to teraz moja jedyna opcja. Okej. Dobra. Ostatnia myśl, muszę się pośpieszyć, inaczej zgubię matkę przełożoną. Aha, to będziemy pewnie... Ojoj, jak ciekawie. Bardzo ciekawie. Czy my mamy... Niech tak... Dobra, tak kończą wszyscy tutaj, ci co tu wierzą, to ja się wypisuję, oj. Co to są za templariusze? Those who know me know of the sacrifices I made for the people. And just as my son, the prophet, we must obey our teachings and renounce that which holds us back. Let our pain be our immolation. Let fire be where we find solace. Let the cleansing begin. No, świetnie. W ogniu. Mother Superior, the sacred sadist. Dobra, chwila. Dobra. Prawdopodobnie muszę unikać tego i prawdopodobnie muszę unikać oczu. Kurde. No świetnie, jak daleko to sięga? Jak już mnie zobaczy... Aha, to chyba już jestem pozamiatany mam. Tu jest skradanka. Bardzo fajnie. Dobra. To już jestem, mam pozamiatane, nie? A, jego to nie wzrusza. Kurde, znowu mi się zaczepił. Dobra. Drodzy twórcy, ale tak, żeby mi się nie zaczepił, to muszę... Dobra, skradanka tu jest, ewidentna. Maskę 2, kurde, co? Świetna gra. Należy swój koniec, wróć do świata. Jeszcze raz. A, pomijamy to. Mother Superior, the sacred sadist. Czy jestem w stanie po prostu po cichaczu tam dotrzeć? Tak, żeby mi to światełko nie złapało. Zablokuj drogę. Kurde, no naprawdę, daj... Aha, tu są! A, spoko. Dobra, da się wyłączyć światełko magiczne. To jest pytanie moje następujące, czy to się wyłącza na stałe, czy tylko na chwilę. I czy... Czekaj, maska. Dobra. Dobra. I tutaj co? Dwa, załóż maskę. Dzięki niej zobaczysz interaktywne przedmioty. Aha. Dobra, mogę zamknąć iść, albo oj. Tu jest chowanie się. Fajnie. Spokojnie, chyba nikt nie idzie, możemy wyjść. Czy to był jakiś zapis gry? Mogę to zamknąć? Przy Tiffie mogłam... Aha, poczekaj, muszę chyba to mieć? Nie, nie mogę tego mieć. No to pocałujcie mnie, wiecie co? Zadepnijcie na zbite szkło. Drodzy Państwo, to jest skradzione. Piersiówka. Co mam z tym zrobić? Coś się zblokuje czas, jak to będę czytać, czy mnie zabiją po prostu. Pamiętam, jak z czasów, gdy byłam mała, na początku lata, tata próbował ukryć przed nami swoje picie. Używał tej piersiówki zamknięty w swojej pracowni, tworząc kolejny bezbożny obraz. Wtedy był jeszcze wesoły. Nie załamany, nie zły, nie smutny, nawet gdy był pijany. Ciągle chichotałam, gdy gonił mnie i mamę, by załaskotać nas na śmierć. Mama jednak nie śmiała się już tak często i dopiero gdy byłam dużo starsza, w końcu zrozumiałam dlaczego. Dobra, świetnie. Piersiówka, pamiątka. Aha, okej. Znajdujemy takie rzeczy. Tutaj jest... Dobra, spokojnie, laska. Dobra, spoko, poczekaj. Dziwnie jest kolorystycznie ta gra zrobiona. Aha, mogę się wychylać prawo, lewo, U, E. Nie lubię tego, bo mi się w głowie kręci wtedy. Bo ten obrót, to wychylenie się jest takie jakieś nienaturalne, jakby się kładł wręcz po prostu. Nie wiem, czy tak się człowiek wychyla. Dobra, za chwilę. O kurde, tam chyba ktoś się rusza. Aha, na pewno się rusza. Czyli będziemy się jeszcze skradać, ale to za moment. Powiem tak, że... Oj, może zgaśmy tę lampkę. Powiem tak, że musiałam na chwilę wstać, włączyć klimatyzację. Pomyślałam, że oj, umrę tutaj. Znaczy klimatyzator. I będzie mnie go słychać. Ale nie dało się wytrzymać i chcę tylko skończyć, zobaczyć kawałek jeszcze gry. I gra się zawiesiła. Ale na szczęście to był akurat zapis obok. No ja mam pytanie, czy mi tu... W sumie to mnie tutaj mogą zaciukać, bo ja mam tutaj save'a, więc... Czyje to twarze są? Przepraszam. I to też. I właściwie dokąd zmierzamy? A teraz powiedz mi tylko, czy ta maska jest tutaj twoja niezbędna? A, tu nie przecież... Nie hałasuj. Jest trochę za głośno... Dobra. Jak ja nienawidzę takich przeciwników, że ci podejdzie ciach, ciach i umieram. Zapal światło, bo widzę dużo. Mogę wejść tu i tu i tutaj jest bez sensu, bo tutaj w sumie chyba nie mam nic do oglądania i tutaj w sumie muszę chyba przejść. Co ja mam zrobić właściwie? Dotrzeć do matki przełożonej. To chyba nie się nie uda. Czy ja mogę go jakoś spacyfikować? Usunąć? Czy on tu gdzieś jest? Kurde, jak ja tu pójdę, to prawdopodobnie mnie tu zobaczy. Co to był za przeskok? No nie wiem, czy ona przeskoczyła, czy ją ktoś walnął w łeb. Nie mam pojęcia. I tak, będzie chowanie się, jak w Outlaście. Rozumiem. Chowanie się jako w laście. Wspinanie się i to wszystko będzie jak w Tiffie. Szkło jak w Tiffie, czyli hałas. Powiem się, że nic nowego to nie wymyślili, co jest bardzo smutne, bo mogą mieć potencjał. Czemu nie mogę maski założyć i zdjąć, będąc tutaj? I chodzi o to, że ja za bardzo nie jestem w stanie zlokalizować dźwięku głosu, z której strony on pada. Prawdopodobnie zaraz wlezę na jakiegoś przeciwnika. Oczywiście. Oczywiście. Czy mogę po prostu... Za plecami nie będę widziała. Może ja muszę zgłosić sobie dźwięk. Ale przy tym hałasie w tle, tej rozróbie, to ja nic nie widzę, gdzie mam iść. Tam kogoś palą po prostu. No i nie wiem. O, poszedł sobie. Tylko, że jak ja wyjdę, ja go usłyszy mnie? Ale ziutka, czemu ta animacja jest taka długa? Co ja zrobiłam? Coś zrobiłam, nie wiem co. Tam jest mój cel, przepraszam? Co to jest to? Aha. Coś wzięłaś? Nie wiem, pojęcia, że to był zapis gry, fajnie by było. A to? Nie mam pojęcia. Czy tutaj mi ktoś wlezie, wylezie i ja się tu schacham? Co to jest? Smutek znalazłam. No, jestem smutna, bo gra mnie trochę rozczarowała, co... Nie wiem, jak to powiedzieć. Aha, tu nie mogę przejść, bo nie mogę tu przecisnąć. No chyba jesteście troszkę śmieszni. To patrzenie przez ściany to jest... Upewnij się, że ciśnienie wszystkich trzech zaworów nie wykracza poza bezpieczne granice. Podczas pracy należy uważnie obserwować manometry. W przeciwnym razie piec zapali się i wybuchnie. No to wiemy, co robić. Wybuchamy piec. Tylko tu nie mogę tego odsunąć i się tu przycisnąć. Jakie to już smutne jest. Ani tu. Muszę tam obejść znowu. Może te wrzaski naprawdę takie zapętlone jeszcze. A to jest po drugiej stronie. To muszę to obejść. I to chciałam podnieść, ewentualnie przeczytać, czy to co to kurde jest w ogóle. Przeszukajcie wszystkich niegodnych, zabierzcie im wszystko co mają. Znam handlarza, który stosownie nas wynagrodzi. Szczególnie lubi rzeczy dla dzieci, zabawki, książki, no wiecie. Sprawdźcie też, czy nie mają w kieszeniach kryształów, tylko trzymajcie gębę na kłódkę. Aha, świetnie. Czyli szabrownictwo zawsze. Szabrownictwo zawsze. Nie? Ma miejsce. W każdej krzywdzie ludzkiej zawsze jest szaber. Musi być. A nie możesz tam się spiąć i pójść górą jak normalny tif? Oczywiście, że nie. Czy on tam polazł już? Jak ja tu przeszłam w ogóle? Trzeba z tej strony obejść. Ja bym chciała tu zapisy mieć. Czy ta gra ma w ogóle zapisy? Ja bym chciała się dowiedzieć, czy tu są zapisy. To jest normalny zapis, jak w Tiffie F5 naciskam, mam zapis po prostu elegancki i mogę sobie wtedy planować ruchy, a nie, że będę musiała powtarzać 5000 razy. To jest coś, co mnie najbardziej irytuje w grach, szczerze mówiąc. Że muszę powtarzać 5000 razy dany moment. Dobra, ja tu wlazłam. I teraz wyleźć tędy nie mogę. Czyli muszę coś zrobić tutaj. Może ja mam to przesunąć jakoś, albo... O Jezu, tu jest przecież, czekaj. Aha, bo ty nie mogłaś się wcisnąć przez to, bidulka, bo ty taka jesteś szczuplutka, nie mogłaś. Ojojo. Kurde. Będziemy się gniewać zaraz. Tam coś jest. A, tu jest cała ta... System operacyjny. To muszę otworzyć jakoś. Czy tam ktoś będzie siedział? Nie, tu chyba raczej nikt mi nie wlezie. To muszę strzelić. Z procy? Okej. Okay. To padło. Spoko. Potem tam wlezę. No, dobra. Będziemy, mamy klucz, mamy kółko. Idziemy chyba tu. No to wchodzenie to tak trochę po macoszemu zrobione. Ludzie złoci. Przecież kurczę... A, przepraszam. O, pierścionek znalazłam. Ja chciałam tylko tam zajrzeć do góry. Nie da rady, ale to miałam tylko... No, znajdźka. Jak w Tiffie. Ludzie złoci, przecież widzicie jak Tiff wchodzi do góry, jak się wspina, opiera ręce i się elegancko, cichutko wciąga gdzieś to jest kapitalnie zrobione. Tutaj ta gra ma 10 lat! A teraz w 2023 nie potrafią animacji zrobić. Ja wiem, czepiam się teraz. Bardzo się czepiam, no ale zobaczcie, jak to wygląda. Hyc! A tam jest, chwyta się jeszcze z kłusami, klaśnięcia dłoni. Ja wiem, że to jest kupa roboty przy tym, ja to rozumiem. Ale trochę smutek, że cofnęło się troszkę to... Nie, no znowu tu łazi, tu... R, naładuj proce. W smutku ukryje się... Co? Dymu... Aha, zmieniam sobie rodzaj... Mhm. To jest smutek. Jak mam... W co mam trafiać? To mi ukryje przed wrogami, tak? A ja muszę się dostać, nie mam pojęcia gdzie. A! Nie ma mnie. Gdzie tam? Aha, tu nie. Nie, to miejsce? Na górę, na górę? Na górę, no ale... Aha, dobra, na górę nie da rady, oba samce. Jeszcze raz tu przyjdziesz? Oj, świetnie. Dobra, poczekaj. Może tu? A, tu! Zakręć, okej, dobra, zamknęło się. Zakręć, zawór. Który zawór? Gdzie to jest? Tu. W którą stronę zakręć, zawór? No przecież... Halo, no, nej, no. Co pani sobie jeszcze życzy, żebym zrobiła? No ten jeszcze zawór. Myślałam, że jeszcze raz to zakręcisz. No. O, i walnęło. Tak miało być? Aha, tylko my zginiemy. Attention, uwaga. Upewnij się, że ciśnienie wszystkich trzech zaworów nie wykracza poza bezpieczne granice. Podczas pracy należy uważnie obserwować nanometry. W przeciwnym razie cały pies zapali się i wybuchnie. Ja to dziś czytałam gdzie indziej. Tak rozrzucacie te kareteczki z instrukcjami w tak losowych miejscach? Dobra, czy ja teraz tam mam iść i z kimś porozmawiać? Dać się złapać? Zginąć ponownie? Czy co? I, o, jednak. Mhm. No. Kolejny męczennik. Okej. Więc wydaje mi się, że... O, skończyliśmy demo. Na tym kończy się demo naszego nadchodzącego, niepokojącego horroru Unholy. Twoja historia jako Dorota rozwinie się w pełnej wersji. Jeśli Ci się spodobało, dodaj grę do listy życzeń i podziel się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Dziękujemy za grę. Otóż tak, co mogę powiedzieć o grze? Mam mieszane uczucia trochę, bo właściwie spodziewałam się może czegoś bardziej subtelnego, a nie ganianie się z jakimś tupiącym rycerzem po krzakach, nazwijmy to. W każdym razie klimatyczne jest na pewno, zrobione jest na pewno ładnie, ale obawiam się, że temat jest bardzo mocno oklepany. Znowu sekta, znowu ofiary z dzieci, znowu inne światy, przechodzenie ze świata do świata. Ja wiem, że ciężko wymyślić coś nowego. No nie wiem, czy kupię pełną wersję, bo jakoś tak no nie zyskała mojego serca. Nie widzę żadnych jakichś takich konkretnych zagadek. Głównie przynieś, wynieś, pozamiataj, przekręć, zakręć, odkręć. Tutaj ja się zastanawiam, się obawiam tej fabuły, bo obawiam się, że no, może być cienka. Trochę się martwię, no nie wiem, zobaczymy. Jakoś na razie mnie to nie porwało. To nie ma właśnie jakichś takich straszaków, jak teraz w Song of Horror, gdzie tam klimat i to napięcie było takie cały czas namacalne. Tutaj te wrzaski zapętlone w tle trochę mnie aż zirytowały. I ten tupiący facet, jak ja nienawidzę takich postaci. Takich, naprawdę, takie coś było. W Deus Ex ci chodzący w tych zbrojach, w Larze Croft. Ja po prostu nienawidziłam tych ludzi. Ale dobra, to jest moja własna schiza. Mam po prostu chyba jakieś mizofonię na tym tle takiego tupania, łaszenia, takich kolosów. Ale dobra, wracając do gry. Cały czas się zastanawiam, bo na początku chciałam ją kupić i zastosować ją jako piątkowe gry, gdzie kobiety są protagonistkami, ale troszkę się obawiam, że może być cienko. Że może być ciężko i cienko, jeżeli tutaj będę się tak musiała, że tak powiem, bujać. Tutaj troszeczkę nie podoba mi się też to, że muszę naprawdę blisko podejść przedmiotu, żeby on się podświetlił i czasami jeszcze muszę to jakoś tak ustawić postać, żeby ona to chwyciła, a w tle toczy się akcja i ta akcja zazwyczaj walni mnie pałką w łeb. Więc to trochę jest do dopracowania. Może to jest tylko wina no, samego demo, że to nie jest wypieszczone. No ale tak ogólnie no, prezentuje się bardzo fajnie. Tylko trochę się obawiam tego wątku głównego, no i całej struktury gry. Czy ona będzie naprawdę tak bardzo podobna do tych dwóch poprzednich, co grałam? Nie wiem, to chyba z tej samej stajni, nazwijmy to. Z tego samego studia, tak? Nie sprawdziłam, szczerze mówiąc, czy autorzy tej gry mają powiązania z tą grą Lust from Beyond i Lust for Darkness. Czy to są ci sami twórcy? Nie wiem, nie sprawdziłam, możliwe. Bo tak bardzo, bardzo podobne są te animacje, w sensie ta oprawa tego drugiego świata, co ona tu się przemieszczała momentami. Pomysł tej procy był dosyć ciekawy. Zmianę tych ładunków tej procy i ograniczenie liczby tych ładunków to będzie boleć. To będzie naprawdę boleć. Więc to będzie tyle w tym odcinku, w tym testujemy. Ogólnie podobała mi się ta gra, ale teraz zaczęłam rozważać, czy faktycznie chciałabym ją mieć. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.